Tylko ją musisz tak, kołem przednim i dopiero gaz. No ona jest prosta. Tylko musisz tu uderzyć, nie? Co? Co? Siemano! 2022. Jesteśmy dzisiaj na torze. Na panoramie, chłopaki już tam dają. Będzie pewnie dzisiaj, będę musiał wycierać, bo będzie trochę deszcz kapał. Jedziemy, opona. Zobaczymy zaraz, bo założyłem nową. Trzeba trochę spuścić powietrza. Na razie się przejedziemy na tej nowej. Zobaczymy jak idzie. Ale dawno nie siedziałem. W końcu zszedł śnieg. Muszę to ściąga, nie? To trzeba byłoby bardzo przy prawej stronie, nie? One bardzo blisko są i ciężkie są do zrobienia. Trzeba tak narzucać. No, no bardzo blisko, wiesz, odstępy. Tu środkiem to już w ogóle jest bardzo blisko, nie? No dawaj, dawaj, dawaj. Bo Iris ładnie przejechał. Co prawda z zamkniętymi oczami, ale przejechał. Najlepiej taka metoda, nie? Zamykasz oczy i gaz. I wszystkie naraz. Jedzie. O, trzeba cały czas tak. Gdzieś? A, ładnie, przy samym tym, przy samym końcu. Przy samym, hop. Yeah. Musisz bardziej zamykać dołem, ale zamykaj przednie zawieszenie i bardziej w górę go wyrzucę. Jak on wejdzie w dół, to góra. Hop. No, mocno, mocno trzeba wbijać go do góry. Ładnie. Zrobiłeś ścieżkę. No, ale to powiem ci, ta jest ciężka, bo jest bardzo blisko, nie? Tutaj już nikt nie przyjedzie środkiem, nie? No chyba, że Billy Bolt. Albo Szerko. Widzieliście? Tamtą robiłeś z tych belek? Nie. Jeszcze nie potrzebowałem. Tam jest spoko, tylko tam trzeba naprawdę... Dobra, to jeszcze raz tego Matrixa, czy tam idziemy? Dawaj, dopóki nie będzie ładnie przejechany Matrix. Ładnie nie oznacza, wiesz... Jak ominął, ty! Yeah.
Jedzie Iris! A, już wiem. A, chciał patrz tu zrobić ładnie. I góra! Hop. Jeszcze bardziej zawias, bo on ci jedzie po belce przodem i was znosi od razu. W ogóle w dół przed belką i nie dotknij belki, na koło. Na koło, na koło, na koło! Na koło! Na koło, widzisz? Musisz podnosić, bo on każde dotknięcie belki to ucieka, nie? Idealnie na szerokość motoru. Tylko ją musisz tak, kołem przednim i dopiero gaz. No ona jest prosta. Tylko musisz tu uderzyć, nie? Jedynką czy dwójką? Jedynką. Jedzie młody. Tu. Góra. Co to było? Ja w ogóle co to za... Ja patrzę, on tylko Supermana na mnie leci, nie? Dobry! Ja nagrywam. Prawie było dobrze. Ja nagrywam. Nagrane! Nie uderzyłeś się? Nie uderzyłeś się nigdzie? Trochę za szybko. Jedzie. Dobra, dawaj Grzegorz. Dawaj, próbuj. Nie jest trudna, tylko mówię, wolniej i na spokojniej. O, właśnie o tym mówiłem. Żyjesz? Ale tu mają przewagę te, full contact. Żyjesz? Ja tu Yamaha spadłem. Ale o tym mówiłem właśnie, że zatrzymujesz się do zera i cię ko... Nagrałeś? No. Lot? Tylko widziałem do góry nogami cię. Ja nawet nie czułem, co się dzieje. No to ja to samo miałem, nie? Miałem na Yamasze tak, tylko tam jest kątkówki ramy bardziej przeten i się nie wywaliłem, nie? Nie wiem jakim cudem. A no bo to jest krócej, no. Spadłem, nie? Jechałem po tej belce i... Ale kurde, patrz on tu nogi, ty. A co, chciałeś skoczyć? Nie, przejeżdżam po tej belce. O, to nie dzisiaj chyba. Jedzie, jedzie. Zrób na dwa gazy. Zrób sobie tak, pierwszy gaz, żeby przód uderzył w kantopony. Przednie koło ma uderzyć w kantopony.
A drugi gaz, póki koło jest na ziemi, żeby wyszedł. Bo teraz, tak jak wjechałeś, do zawieszenia jakbyś siedział, to katapulta, a po drugie zaraz jak się zwolniło, zatrzymało cię, nie? A robisz pam, pam, dwa razy, koło, góra. I on wtedy przejdzie, wiesz, i nie śliźniesz tak. Hej. No i dwa gazy. Pierwszy, hop. No, widzisz? Musisz sobie tą kompresję poćwiczyć, wie? Ale jest łatwiej, wiesz? Bo tu masz no, tylko pamiętaj, że przy śliskich oponach widowiskowo tego nie zrobisz, bo się wypierasz. Jakby była sucha, to ona ci fajnie trakcję chwyci, ale przy mokrych to będzie albo ryj, albo ci wyrzuci cię w górę i na boku stawi, nie? Ze śliźnie. Pamiętaj, że ona jest kantem, nie? Także lepiej nie ryzykować przy mokrych oponach czy super enduro.